Cześć! W dzisiejszym odcinku odwiedzimy Grodzisk Wielkopolski, gdzie sprawdzimy restaurację Aleksandria, która przeszła kuchenne rewolucje pani Magdy Gessler. Czy lokal zachwyci nas tak samo jak znaną restauratorkę? Jak smakuje kuchnia bałkańska i ile trzeba zapłacić za obiad dla dwóch osób? Odpowiedź w odcinku. Zaczynamy! Jak już widzicie po tytule, jesteśmy w restauracji Aleksandria, która niedawno przeszła kuchenne rewolucje. No i słuchajcie, widzicie menu. Bardzo fajne, z dużą flagą Macedonii na wstępie. No i oczywiście wzięliśmy sobie te dania, które są związane z typowo z kuchnią w trakcie kuchennych rewolucji, czyli wszystkie dania, które zostały prowadzone przez Magdę Gessler, plus te dania, które widzieliśmy na odcinku. Więc w sumie będą 4 dania plus deser, tak? Tak. Tak. Także czekamy, zamówiliśmy. Mieliśmy przed chwilą ogromną burzę, ale przeszło. I tak co chwilę widzimy, jak tutaj jesteśmy w Wielkopolsce, że to jest trochę pada, przestaje, pada, przestaje. Także czekamy. Tak, tam widać, że była burza. Nie wiem, czy widzicie, a teraz jest... Tak, teraz już jest słońce. No i czekamy. Najpierw przyjedzie przekąska i zupa. Jeśli chodzi o opinię w internecie, słuchajcie, to musimy wziąć pod uwagę, że Grodzisk Wielkopolski nie jest dużym miastem, chociaż jest blisko Poznania, więc może tutaj być dużo ludzi, ale opinii mamy, na chwilę obecną mamy 256 opinii i 4,8 oceny. To jest bardzo dobra ocena. My w ogóle, jak oglądaliśmy ten odcinek Kuchennych Rewolucji, to mówimy, że super, bo to jedzenie już wtedy dobrze wyglądało. I w ogóle pani Magda Gessler na początku, jak tylko przyszła, to tam miała jakieś drobne uwagi, a czasami w niektórych odcinkach jest tak, że tam jest wszystko niedobre, a tutaj tak nie było, więc liczę na to, że to będzie naprawdę dobre i jesteśmy bardzo głodni, więc... Tak, no opinie bardzo chwaliły, nie? Wszystko. Znaczy, tak, no. Tak, bardzo, bardzo pozytywne są te opinie, także no pięknie. Moi drodzy, wjechała pierwsza przystawka i jest to fondue po macedońsku i mamy, słuchajcie, 3 warstwy sera. Jest feta, camembert, kaszkawał, to jest ser bałkański, pierwszy raz w życiu będę jadł, nie mam pojęcia, pomidory i papryka. I taka porcja kosztuje 35,90 i zacznijmy od niej, bo boimy się z Klaudią, że nam ten ser zestygnie. Więc spróbujemy. Do tego mamy bułeczkę, taką pizzowatą, można powiedzieć. Są jakieś cząstki jabłka i to jest cytryna? Pomarańczka. Pomarańcz. A ja z tej strony widzę tylko jasny. Ten. No dobra, to wbijam widelczyk. Ale się ciągnie, ale jest serowe. Oj. Widzicie to? Ile tu jest sera? To jest idealne dla mnie danie. Najlepsze dla mnie. Kurde, ja się boję, że się najem, tak się zaseruje. A to gdzie główne danie? Bardzo ciepło jest. Pan mówił nawet, żeby nie dotykać. Bardzo ciepłe. Na maksa ciepło jest. Trzeba tak uważać, żeby się nie poparzyć. No, jest bardzo serowe. Pokażę wam w środku. Bo to tak, widać tą fetę, no nie potrafię odróżnić jednego sera od drugiego, no bo ciężko mi wskazać, który to jest ten ser bałkański, który to jest camembert, a który feta, ponieważ one się wszystkie w tej brytwance zmieszały, te smaki serowe. Jest to po prostu taki mocny serowy, taka serowa lasagna. Mamy tu jeszcze paprykę i pomidora, więc to jest na pewno super. Mógł więcej, jeszcze więcej chleba, żeby tam maczać, nie? To było super. Tak wygląda, super. To wygląda jak serowe szczęście po prostu. Tak, bo to jest po prostu serowa eksplozja. O, dokładnie. Bardzo gorące jest, ale przepyszne. Jeśli kochacie ser tak jak ja, będziecie zachwyceni. Bardzo fajna jako przystawka. Ja mam jeszcze więcej w ogóle tutaj sobie tego chleba, ale... O. Im bliżej brytwanki, tym będzie bardziej gorącym. Dobra. O, Matko Boska. I wiem co, pomidor. Pomidor ma trochę inną temperaturę żenia i on za każdym razem jest ciepły. Można się najeść, słuchajcie. Tak, więc fajnie do podzielenia koniecznie, ale jest bardzo czuć fetę. Głównie fetę chyba czuć, nie? I w ogóle te sery są ostre. I to jest fajne, że one są bardzo wyraźne w smaku. I to nie jest tak, że dostaniecie mleczne. Wszystko jest pyszne. No i to jeszcze nie wiemy, ale to jest przepyszne, te sery. To nie jest tak, że dostaniecie brytwankę zalaną mlekiem, tylko te sery są wyraziste i każdy smakuje trochę inaczej. I to jest, no, fajne, bardzo fajne to jest. I w ogóle ja uwielbiam, kiedy ser jest tak spieczony, więc na pewno to będziemy wyjadać i skrobać, nie? Aż mnie zaporował obiektyw. No. Jest tak ciepły, więc nie kłamiemy, że ciepło, więc uważajcie, ale przejdźmy do zupki. Ale śmieszne. Taki...
No to jest krem paprykowy. Tak, paprykowy. W ogóle śmiesznie, bo za każdym razem, jak się zamawia krem paprykowy, to on jest gęsty przez to, że ma właśnie bardzo dużo innych dodatków. Że papryka jest tak, wodzi prym, ale bardzo często jest tam dużo ziemniaka, żeby zagęścić ten krem, dużo pomidorów, a tutaj jest głównie papryka i on jest taki jak na krem, taki bardzo zupiasty. O, tak bym powiedziała, że zobaczcie. Tutaj jest taka, że to jest taka zupka. Wręcz niektórzy robią taką pomidorową. Że taki kumasz, co chodzi mi, że ta konsystencja nie jest aż tak bardzo kremowa. Dla mnie super, bo ja nie lubię kremów. A jako, że jest to w kuchennych rewolucjach, no to trzeba zamówić. Bardzo smaczne, fajne jajko, powiem wam. Mi smakuje i jest taki dla każdego. Czyli czuć tutaj paprykę, jest główna, ale nie jest to ani za słone, ani za pierne, ani za ostre. Więc taki, wiecie, żeby dziecko zjadło. Ja tak mówię. Bardzo dobre. Ale śmiesznie, że w ogóle tak bardzo głównie tą paprykę czuć. I wiem, co czuć. Wiem. Ponieważ podczas kuchennych rewolucji pani Magda podsmażyła paprykę sypaną, taką, wiecie, mieloną. I to czuć pod językiem. I to jest pierwszy raz, kiedy ja czuję coś takiego. I ty na pewno też poczujesz. Mówię do Michała. Do was też, jeśli tu przyjdziecie. Prawda? Michał próbuje. Ja to jestem ciekaw tego jajka. Czy to jest tak samo ciepłe jak moje danie? Tak. Okej, czyli muszę uważać, żeby się nie poparzyć. Bardzo fajna jest. Faktycznie. Biorąc łyżkę, cały czas mam wrażenie, że będę jadł pomidorową. A to jest takie zaskoczenie, że jednak to jest paprykowa. Właśnie, chyba zupa paprykowa to jest fajne określenie tak, na to. Faktycznie, zostaje taki posmak na języku paprykowy, bardzo ciekawy. Nie wiem, czy to jest kwestia przypraw, czy to sposób przygotowania tej papryki, nie? Ale jest bardzo ciekawe i na pewno warto to spróbować. Moim zdaniem można by się było najeść przystawkami. Serowa eksplozja dla mnie super, jeśli kochacie serce, to jest danie dla was. No i zupa na pewno was pozytywnie zaskoczy. Fajny jest ten posmaczek taki, który zostaje. Zupełnie coś innego, ale bardzo fajna. I to jajko fajne, super. Danie wprowadzone przez panią Magdę Gessler, czyli gulasz z... Myślałam, że osa, to tylko mucha. Osa nas atakuje tutaj. Gulasz z baraniny, moi drodzy. Pani Magda Gessler wprowadziła to podczas kuchennych rewolucji i ten sos, i w ogóle to mięso pachnie przekozacko. Jest bardzo, bardzo wodniste. Takie chyba nawet trochę zawodniste, nie wiem, ale może taka ma być specyfika tego dania, bo tego też się na tym nie znam. Mięsa jest bardzo, bardzo dużo. To danie kosztuje 55 zł, prawda? Tak. No, tylko że to jest baranina i mam nadzieję, że ona jest bardzo, bardzo smaczna, bo podobno ciężko o dobrą baraninę w Polsce, więc spróbuję. O, wow, rozpływa się w ustach. Ja w ogóle się bałam, że ona będzie taka łykowata, bo tak trochę mogłaby ewentualnie wyglądać, jak patrzymy na te niektóre kawałki, ale nie, ten pierwszy, na który trafiłam, to się po prostu rozpłynął w ustach, potwierdźmy to losowym drugim. Cofam to z tym sosem, że jest za wodnisty. Wiecie dlaczego? Bo tego mięsa jest tak dużo, że jak wy nabieracie łyżeczką jeden kawałek mięsa, to on ma pływać w tym sosie. Gdyby on był gęsty, to by nawet spowodowało, że to by się tak tutaj zmuliło w buzi. A tak to po prostu mi się ten sos, wiecie, wylewa i do tego jeszcze podbija smak mięsa. Bardzo dobre. Spróbuję tego ziemniaczka. Śmiesznie, bo nie mamy tutaj noża, nie? Bo zostaliśmy tylko zestawy widelców z łyżeczkami, więc próbuję po prostu takiego ziemniaka tutaj. Bardzo dobra pyra, bo tutaj to pyry, a nie ziemniaki, tak jak u nas. Pyszna pyra, 5 plusem. Na ile? To nasze ocenianie. Oso, na ile oceniasz? Osa mówi, że dobre. Nie no, powiem wam, że 9 na 10. Wiesz dlaczego? Bo też jest słone, a ja lubię słone. Baranina ma taki swój specyficzny posmak, więc tego nie będę wam opisywać, bo nawet nie umiem. Jeśli chodzi o sos, to można by było go przymierzyć po prostu do takiego sosu własnego, czyli ten sos też smakuje, ma smak tego mięsa. Czuć jakieś przyprawy. Ja nie jestem w stanie określić, jakie to są przyprawy. Wiem, że na pewno czuję tutaj sól, co mi bardzo odpowiada. No i słuchajcie, dobrze, że to nie jest jakoś nie wiadomo jak zabielone. Moim zdaniem to jest naprawdę bardzo fajne danie. Naprawdę. Ja... musicie przyjechać spróbować. Oso. Dobra. Oh, there it is! I see you, motherfucker! You wanna go again? Koniec, Michał próbuje. Faktycznie, a tutaj co pływa? To białe? Śmietana. Ale ciekawe. Nie tego smaku się spodziewałem. No to mięso się rozpływa w ustach i ma taką... Co twoja mama zawsze robi? A mama bije tatę? Tak. Mięsko u mamy, co ma takie warstwy, to tak mi przypomina. Przypomina za baranina zrazy, nie? Tak, no takie właśnie przypomina mi konsystencją i strukturą po prostu to mięso, właśnie takie zrazy. Bo wtedy to mięso ma takie płaty. Na pewno wiecie, o co mi chodzi, a jak nie, to poprawicie mnie na pewno w komentarzach, więc... Oto jestem spokojny. Spróbuję to z chlebkiem. Mogę jeszcze spróbować z chlebkiem? Oczywiście. No fajno. Coś innego.
My w ogóle wybieraliśmy tą restaurację, uznaliśmy, że nigdy nie byliśmy w Macedonii, nie próbowaliśmy tej kuchni i chcemy zobaczyć, jak ona smakuje. Ciekawa, jak na razie jest bardzo dobrze. Ja nie dałbym chyba 9 na 10, takie 8 u mnie, ale to może dlatego, że ja tak nie za bardzo lubię takie mięsne dania, bo to jest takie bardzo, bardzo mięsne. No patrz, no, po prostu... Zaraz mnie po prostu uwali, nie? Albo ciebie, albo mnie. Ale spróbuję jeszcze tych ziemniaków, bo jestem bardzo ciekaw, bo to jest podawane z pieczonymi ziemniakami, z takimi łódeczkami. Mega słone, bardzo dobre. Fajne danie. Fajne danie, ale bardziej jestem ciekaw tamtego dania. Coś innego, coś innego. Fajne. No 8 na 10, Klaudia 9 na 10. Polecamy, warto spróbować. Jeśli nie jedliście wcześniej barenniny takiego dania, to na pewno będziecie pozytywnie, o, moim zdaniem, zaskoczeni, tak, nie? To jest właśnie bardzo dobre miejsce, żeby spróbować. I się nie zrazić. Tak. Też mi się tak wydaje. Ciężko mi powiedzieć, słuchajcie, jeśli chodzi o pochodzenie tej baraniny, tego jak to jest przygotowane, nie wiemy tego, nie pytaliśmy też, ale jest smaczne i chyba o to chodzi. Moi drodzy, jak muzyczka nam w tle, ciekawe czy usłyszycie, grnę, czyli mamy tutaj trzy rodzaje mięs w takiej brytwance, znowu ser, także super, Michał już się nie może doczekać, ale jeśli chodzi o trzy rodzaje mięs, to mam kuczek, wołowinę i wieprzowinę, do tego warzywa. Słuchajcie, wbijmy się i nie gadajmy już więcej o tym, zobaczmy czy się będzie też tak pięknie... ciągnąć. Oczywiście, że będzie się pięknie ciągnąć. Przecież spójrzcie na to. Matko Bosko. Widzę cebulę już i widzę oczywiście mięso i sos pomidorowy. Czy to będzie... Ale pachnie. Ojemy. O! Słuchajcie. Tutaj w tym daniu góruje mięso. Czyli może, słuchajcie, kuchnia macedońska taka jest, że tutaj mięso gra główne skrzypce, bo tutaj przede wszystkim czuć mięso. I faktycznie, to jest trochę wymieszane, bo ja czuję i głównie czuję wieprzowinę i kurczaka. Bardzo smaczne, bardzo oczywiście miękkie. Widać, że ona jest taka poszarpana. No, powiem wam, że bardzo dobra. Bardzo, bardzo fajny sos pomidorowy. On jest taki właśnie sos pomidorowy, w którym gotowało się mięso. I ten sos pomidorowy przeszedł smakiem mięsa. Na pewno rozumiecie, o co mi chodzi. Bardzo, bardzo smaczne. No i przede wszystkim ten ser się ciągnie. Super danie. Michałowi na milion 200% będzie smakować. Jeszcze z tą bułeczką, która się tam uśmiecha, no słuchajcie, mistrzostwo świata. Ale nie widzę tych warzyw. Tu powinny być jakieś pieczarki, coś tam, no ale powiem wam na końcu, jak już zjemy, czy były warzywa. Warto, słuchajcie, taki protip dla was, jeśli tu przyjdziecie i będziecie zamawiać te dania w brytwance, czyli to fondi, to danie. Grne. Grne, to słuchajcie, warto czekać chwilkę. I wtedy robi się, nie jest tak gorące i nie będziecie tak jak my tutaj, poparzone języki i te sprawy. No, ja bym powiedział, bo już spróbowałem sobie kawałek. Mi to przypomina po prostu lasagne bez makaronu. Z warzywami. Jest ten, nawet tutaj jest ogórek, gdzie się pojawił. O. No i znowu się poważyłem. Nie, ale jest mega sympatyczne. Mega sympatyczne, powiedziałem? No jest sympatyczne to danie, ale jest też bardzo smaczne. Mięsne, no i przede wszystkim serowe. Mało wyczuwalne są te warzywa, nie? Bardzo mi przypomina też to fundi trochę, bo tam z kolei nie mamy mięsa, mamy tylko tą paprykę i to różne rodzaje sera. No tutaj mamy dużą ilość tego sera bałkańskiego. Już wam mówię, jak ono się nazywa, bo nie pamiętam. Nazywa się kaszkawał. Pozwoli nas oso. Czy mogłabyś sobie... No nie, no uparła się po prostu. No uparła się. Weź wyłącz tą kamerę. Dobra, słuchajcie, kryzys z owadami został zażegnany za kamerą. Ser nazywa się kaszkawał. On jest bardzo podobny do naszego sera żółtego. I faktycznie jest bardzo gruba warstwa tego sera. Później mamy właśnie to mięso. Część mięsa jest bardziej przypominana taka mielone, druga część jest taka szarpana tego mięsa. Które jest, które wam nie powiem, bo nie mam aż tak wyczulonych tutaj kubków smakowych. Bardzo mało jest tutaj warzyw względem tego mięsa, bardziej jest to mięsne danie, ale podobne do tamtego, nie? Do tego fondi. Ale mi ta baranina jeszcze lepsza, tak, więc porówno. Super, bardzo fajnie. Dojadamy. Dojadamy i czekamy na deser. Moi drodzy, wjechał deser, musieliśmy go bronić przed tutaj, przed owad... A więc tak... że próbujemy, słuchajcie. A więc tak, słuchajcie, baklawa. Do tego mamy krem pistacjowy. Jest ciekawe, jest chłodny, na chłodnym talerzyku podane. Się wkroimy. Czuję, że będzie bardzo słodkie. I już widzę, że tutaj ten syrop jest taki... Jaki powinien być, dokładnie. Tak jak my pamiętamy, że dzieliliśmy taką dobrą... W Stambule. W Stambule jedliśmy taką
mega wam polecam odcinek z restauracji u Nusreta. Tam była baklawa taka po prostu idealna z lodami. I to jest na takim samym poziomie. Jest mega wilgotna, słodka, tak jaka powinna być, bardzo słodka. Ten krem jest taki piankowy i nie jest to takiej konsystencji lodów, tylko bardziej właśnie takiej pianki, bitej śmietany, może coś takiego, bardzo pistacjowe. Taki więc macie słodką baklawę, złamaną takim orzechem właśnie, pistacjami. Bardzo fajne to jest i bardzo smaczne. No, po tych serowych daniach to taka słodka baklawa z tym sosem pistacjowym to jest, no, przepyszne. Wow. Dobra, chłopie, bo mi pypeć mi wyrośnie. No. Ale bym wolała w ogóle bez tego kremu, bo ja uwielbiam baklawę. Po prostu ona ma być, to ma być cukier, który goni cukier, który jest położony po prostu na cieście. Tak, ma taka być. Nam smakuje. Taka nam smakuje. Bardzo dobre, smaczne. Spokojnie sobie weźcie, spróbujcie, bo to będzie taka baklawa, którą możecie znaleźć spokojnie na przykład w Stambule, czy w ogóle Bałkany, nie? Tak. Mówiliśmy, nie wiem, chociażby w Grecji, to tam też ta baklawa przecież jest wszędzie i też możecie sobie spokojnie zjeść właśnie taką dobrą, że super, słuchajcie, idziemy do podsumowania. Jemy ten deser, bo jest przepyszny. Mega sztos, to jest... 197 zł dokładnie i 80 groszy, dostaliśmy jeszcze cukiereczki. No, jeśli chodzi o podsumowanie, to moim zdaniem warto to miejsce odwiedzić, w szczególności jeśli lubicie taką kuchnię bałkańską, to będzie wam smakowało. Ja w ogóle powiem, że jeśli lubicie mięso, to tak. W ogóle naprawdę możecie tutaj przyjść, bo tutaj mięso gra główną rolę, zdecydowanie. Dokładnie. Bardzo, bardzo smacznie. Jedna z lepszych rewolucji. Tak. Kuchennych. Ja w ogóle chciałam jeszcze jedno zdanie tylko powiedzieć, że my tak w miarę na bieżąco oglądamy Kuchenne Rewolucje i my nie odwiedzamy wszystkich ze względu na to, że jeżeli jest coś nieudane albo... No tak, to nie widzimy sensu. Nie widzimy sensu, więc tak, my wybieramy te Kuchenne Rewolucje, które są naprawdę smaczne. Dokładnie i które mamy pewność, że się przyjęły i są udane i też fajnie prowadzone, bo też widzimy po ludziach, którzy prowadzą te restauracje. Właściciel nas obsługiwał tutaj w restauracji i obsługiwał wszystkich gości. I to było takie fajne, wiecie, widzicie tych ludzi gdzieś tam w programie, że są uczestnikami, później idziecie do tej restauracji i macie takie poczucie właśnie, że jest to prowadzone z taką pasją i zamiłowaniem tego, że no czuć, że to jest rodzinna restauracja, że jest duże zaangażowanie od tych ludzi i to jest bardzo fajne, na ogromny plus, więc dlatego wam serdecznie polecamy tą miejscówkę. No i co, napiszcie nam oczywiście w komentarzu, czy znacie tą kuchnię, ewentualnie czy jesteście tutaj z okolic, czy już tu byliście, jakie są wasze odczucia, jaką kolejną restaurację może powinniśmy odwiedzić. Tak, i co jedliście do odcinka. Oczywiście, tak, powiemy, że jedliście. My już wracamy do materiałów z Polski, bo pewnie teraz jeszcze gdzieś tam się przewijają po drodze te materiały z Eurotripa, ale będzie dużo, dużo restauracji, więc przysyłajcie polecajki i miejsca, które my powinniśmy odwiedzić. Także się nagadałem. Do zobaczenia albo w podróży. Albo w restauracji. Cześć. Cześć.